Proszę spokojnie. Otwieram 15. sesję Rady Gminy Niewielnej. Witam panie radne, witam panu radnym, witam wójta naszej gminy, pana Zbigniewa Kruta. Witam panią Urszulę Petkowską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niewielnej. Witam pana Andrzeja Spetę, dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niewielnej. Witam panią Dorotę Nowa, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostrowicach. Witam panią Annę Wytuta, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Niewielnej. Witam pana Mirosława Krasa, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Niewielnej. Witam panią Sołtys, witam pana Sołtys. Witam pracowników. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych 14 jest obecnych. Rada Gminy jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu. Można było się z nim zapoznać. Protokół tej poddaję pod głosowanie. Kto z pana i z panem radnym jest za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Za protokół głosowało 14 radnych, protokół został przyjęty. Teraz przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy to jest otwarcie sesji, drugi to jest trzeci to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, czwarty to jest przyjęcie porządku obrad, piąty punkt to jest sprawozdanie z działalności wójta gminy za tamte z między sesjami, szósty to jest debata nad raportem o stanie gminy, siódmy punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Niewielną, ósmy punkt przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niewielną na 2019 rok i informacja o stanie mienia komunalnego gminy. Dziewiąty punkt to jest odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Niewielna za 2019 rok. Dziesiąty punkt to jest przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Niewielna. Jedenasty punkt odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 12 punkt podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niewielna za 2019 rok. 13 punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Niewielna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 14 punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Niewielna na 2020 rok. 15 punkt podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej kontroli finansowej gminy Niewielna na lata 2020-2026. 16 punkt jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego. 17 punkt podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. 18 punkt podjęcie uchwały w sprawie termina w miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 19 punkt bez podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasa. 20 punkt podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz połączenia jej z innym ośrodkiem pomocy społecznej w gminie. 21 punkt podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w gminie. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Imielno i przekazania do zaproponowania przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowej Gospodarce Wodnej Wody Polskie. 24 punkt dyskusja, 25 punkt sprawy różne, 26 punkt zamknięcie posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad dzisiejszej sesji poddaję pod głosowanie. Kto z Pana, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, porządek został przyjęty. Przystępujemy do punktu 5.
Projekt stał się odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z prowadzeniem na obszarze UP stanu pandemii. Centrum projektu Polska Cyfrowa na wymieniony sprzęt przeznaczyła łącznie 186 milionów złotych. W naszej gminie została przyznana kwota 60 tysięcy złotych. W trybie pilnym przygotowaliśmy zapytania ofertowe, stosowne dokumenty i zakupiliśmy 24 sztuki papryczki nowych laptopów, które następnie przekazała dyrektorom trzech szkół z przeznaczeniem do zdalnego nauczania. Dyrektorzy na zasadzie użyczenia przekazali sprzęt najbardziej potrzebujący uczniów. W dniu 10 maja minister cyfryzacji i minister edukacji poinformowali o uruchomieniu kolejnego programu Zdalna Szkoła w wysokości 180 milionów złotych. To druga transza, dzięki której w dużej mierze zniwelują te potrzeby, które zgłaszane były przez samorząd. Tym razem przyznano nam kwotę 55 tysięcy złotych. Przy zastosowaniu podobnej procedury, to znaczy zapytania ofertowego, po wybraniu oferenta spośród 9, którzy złożyli dokumenty, po podpisaniu z dostawcą umowy oczekujemy na dostawę kolejnych 17 laptopów. Te laptopy już są, notabene. Będą one przekazane podobnie jak poprzednio dyrektorom szkół do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli. Także bardzo dobry projekt. Została 115 tysięcy, kupiliśmy 41 nowy, bardzo dobry, w dobrym stanie zaawansowania technicznego laptopów, które będą służyć naszym dzieciom szkoły. I nie tylko, jeżeli zajdzie potrzeba również do zdalnego nauczania w domu. W dniu 26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019-2020. Był to dzień inny, jak do tej pory, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, to jest użycie środków zgodne z dezynfekcją, maseczek i rękawiczek w punkcie wejścia świata szkoły. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani, otrzymano promocję do następnych klas. Osobiście wręczałem statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe najlepszym uczniom samorządowej szkoły podstawowej w Mierzwinie i Mielnie Mokrowice. Gratuluję sukcesu podjęła nauki w czasie trudnym, w czasie pandemii, z nadzieją, że wszyscy uczniowie i nauczyciele wrócą do swoich szkół z uśmiechem i nauka będzie odbywać się w warunkach normalnych i bezpiecznych. Aktualnie w szkołach realizujemy projekt modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Mielno. Całkowita wartość projektu 817 797 zł 72 grosze. W tym dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 7.4 rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Sprawne usługi publiczne. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa przez samorządowej szkoły podstawowej w imieniu wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią, w szkole podstawowej w Mierzwinie wyposażenie pracowni informatycznej 18 systemów komputerowych z oprogramowaniem, oprzyrządowanie i budową sieci, a w szkole podstawowej w Mokrowicach wyposażenie pracowników przyrodniczo-matematycznych. W 2020 roku powstanie Wojsko Wielkoruzyjne, które będzie posiadać nawierzchnię poligonu damową, ogrodzenie, oświetlenie ławki zawodników i trybuny. Znajduje się tam wojsko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz kort tenisowy. Jak Państwo mogli zauważyć, te prace są bardzo już zaawansowane. W tej chwili jesteśmy już przededniu nakładania tej sztucznej nawierzchni. Prawdopodobnie przybliżają się panowie tutaj pracujący, jutro już zaczynać tą pracę. Także bardzo piękne wojsko, obiekt, no, naprawdę na poziomie 21 wieku i myślę, że będzie służył wszystkim naszym uczniom z terenu gminy. 19 czerwca naszą gminę odwiedził prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. W gospodarstwie bardzo miarkowicznej sprawy w Stawach zaczęła się nauka. W ośrodku pana Piotra Sobaka prezydenta odpoczęła pomiędzy spotkaniami wyborczymi w Jędrzejowie i w Kielce. Panu prezydentowi i jego gościom na obiad zaserwowano specjalność gospodarstwa, czyli dania rybne. Prezydenta Andrzeja Duda powitałem w towarzystwie pani Skała
26 maja został przeprowadzony przetarg na działkę nr 136/5 o powierzchni 35 a w Jakubowie. Działka została wylicytowana na kwotę 9100. Obecnie sporządzona jest warunkowa umowa sprzedaży. Na bieżąco wykonujemy sukcesywny remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Prace z tym związane wykonują pracownicy interwencyjni. Trwa koszenie terenów gminy. I to są najważniejsze informacje, które w okresie ostatnich te główne informacje, zadania, które były realizowane na bieżąco w tym właśnie okresie. Dziękuję. Chyba, że Państwo jakieś pytania. Są pytania dotyczące sprawozdania wójta gminy. Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu 6. To jest debata nad raportem o stanie gminy. Proszę Państwa, na poprzedniej sesji został przedstawiony raport o stanie gminy. Państwo radni otrzymali na piśmie ten raport, został umieszczony ten raport także w internecie, można było się z nim zapoznać. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie raportu o stanie gminy? Nie słyszę. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy. Proszę o zabranie głosu skarbnika
Szanowni Państwo, siostry, ze względu na obszerny materiał. Plan budżetu gminy za 2019 rok po stronie dochodowej zawarł się kwotę 21 204 277 zł 39 groszy. W stosunku do wyjściowego planu został zwiększony o kwotę 2 187 572 39 groszy. Proszę Państwa, czy słychać jest tam z tyłu? Zmiany te dotyczyły zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1 518 836 39 groszy. Zwiększenie dotacji z budżetu Państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 360 695 zł. Dotacje celowe w ramach środków europejskich zostały zwiększone o kwotę 157 700 zł. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 12 047 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 13 194 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych 69 000. Zwiększenie dochodów własnych 185 000. Dotacje z JST 14 000. Zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 142 900. Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota 21 459 329 zł 35 groszy. To jest 97,97% planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 100,95%. Dochody własne, wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawiały się następująco. W podatku rolnym to jest 96,900%. Od nieruchomości 92,29%. W leśnym 102,73%. Odsetki podatkowe 72,18%. Podatek od środków transportu 101,91%. Od spadków i darowizn 107,62%. Użytkowanie wieczyste gruntu 107,18%. W opłacie skarbowej 61,36%. Od czynności cywilnoprawnych 132,40%. Opłata eksploatacyjna 44,83%. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90,19%. W czynszach 96,63%. Sprzedaż wody 105,19%. Odpłatność za stołki szkolne 65,57%. Odpady komunalne 95,86%. Pozostałe dochody 106,53%. Sprzedaż mienia 22,98%. W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 512 upomnień i w ślad za nimi 135 tytułów wykonawczych. Jeśli chodzi o opłaty za odpady komunalne, wystawiono 317 upomnień. Czy wykonanie dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji przekazów przedstawiać szczegółowo? Nie. Wydatki zaplanowane w wysokości 22 165 973 zł 59 groszy w kwocie 21 338 371 zł 5 groszy. To stanowi 96,27% planu. Wykonanie strony wydatkowej według działów przedstawia się następująco. W dziale związanym z rolnictwem plan 612 687 39 groszy. Wykonanie 593 485 23 groszy. W dziale związanym z zaopatrzeniem wodę plan 341 000, wykonanie 321 011 zł 5 groszy. W dziale 600 związanym z transportem plan 680 629 zł.
wykonanie w kwocie 639 103,81 zł. W dziale związanym z gospodarką komunalną plan 100 400 zł, wykonanie 75 396,20 zł. W dziale 710 związanym z działalnością usługową są to środki na plany zagospodarowania przestrzennego, plan 95 500, wykonanie w kwocie 83 354,25 zł. W dziale związanym z administracją publiczną plan 3 509 25 zł, wykonanie 3 357 579,44 zł. W dziale związanym z ochroną przeciwpożarową plan w kwocie 279 800, wykonanie w kwocie 199 691,98 zł. W dziale obsługa długu publicznego plan 162 000, wykonanie 169 536,93 zł. W dziale związanym z oświatą plan 6 100 572 zł, wykonanie 5 963 132,69 zł. W dziale 851 z ochroną, związanym z ochroną zdrowia plan 60 700, wykonanie 55 482,14 zł. Opieka społeczna plan w wysokości 1 071 959 zł, wykonanie w kwocie 967 209,35 zł. W dziale 854 związanym z edukacją, edukacyjna opieka wychowawcza, plan 146 300, wykonanie 145 475 zł. W dziale związanym z rodziną plan 6 595 476 zł, wykonanie 6 492 303,60 zł. W dziale związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska plan 1 827 890,20 zł, wykonanie 1 743 124,73 zł. W dziale 921 kultura, ochrona dziedzictwa narodowego plan 196 000, wykonanie 185 805,69 zł. I w dziale związanym z kulturą fizyczną i sportem plan 192 000, wykonanie 183 936,02 zł. Zestawiając uzyskane dochody w wysokości 21 459 329,35 zł oraz zrealizowane wydatki w wysokości 21 338 371,05 zł, za 2019 rok uzyskujemy dodatni wynik finansowy w kwocie 120 958,30 zł. Dziękuję. Czy ktoś w sprawie sprawozdania finansowego chce zabrać? Nie słyszę. Stwierdzam za przyjęciem.
Przystępujemy do punktu 9. To jest odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mielno za 2019 rok. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mielno za 2019 rok. Czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożone przez wójta gminy Mielno sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Uzasadnienie. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok sporządzone na podstawie przepisów o finansach publicznych zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu określonego w ustawie. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno-prawne wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowej. W szczególności zostały sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem ustalonych terminów i podpisane zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia. Dochody budżetu gminy zaplanowane pierwotnie na kwotę 19 716 705 zł po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększono do kwoty 21 904 277 zł 39 groszy i zostały wykonane w kwocie 21 459 329 zł 35 groszy, czyli w 97-96%. Z tego dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 1 062 165 zł wykonano w wysokości 892 329 zł 39 groszy, czyli 84,1%. Z kolei dochody bieżące gminy zaplanowane w wysokości 20 842 112 zł 39 groszy wykonano w kwocie 20 566 999 zł 96 groszy, co stanowi 98,68% planu. Plan wydatków w uchwale budżetowej określono na kwotę 19 751 705 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego plan ten wyniósł 22 165 973 zł 59 groszy. Realizując ten plan, wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 21 338 371 zł 5 groszy, czyli w 96,26%. W tym planowane w wysokości 1 873 765 zł wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 755 107 zł 93 grosze, czyli w 93,66%. Zaś wydatki planowane, bieżące planowane w wysokości 20 292 208 zł 59 groszy wykonano w kwocie 19 583 263 zł 12 groszy, czyli 96,5%. Na podstawie dokumentów posiadanych przez Izbę stwierdza się, że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty dochodów wykonanych bieżących, co spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń MUNDA nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie ich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 120 958 zł 30 groszy przy deficycie planowanym w wysokości 261 696 zł 20 groszy. Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 686 696 zł 20 groszy wykonano w tej wysokości. Składają się na nie przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, 686 696 zł 20 groszy. Natomiast rozchody zaplanowane w wysokości 425 tysięcy wykonane zostały w zaplanowanej wysokości dochodując wkład rad kredytów i pożyczek. Z danych wykazanych w sprawozdaniu RWZ, sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
się na dzień 31 grudnia 2019 roku. Zobowiązania z tytułu wykazywanych w sprawozdaniu wynoszą 4 miliony 320 tysięcy i składają się na nie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Wymagalne zobowiązania nie występują. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 10. To jest przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Linie. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
wydatki gminy. Plan 22 169 973,59 zł. Wykonanie 21 338 371 zł. To jest 96,27%. Wydatki bieżące. Plan 20 292 208 zł. Wykonanie 15 583 263 zł. 12 groszy. To jest 87,8%. Wydatki majątkowe. Plan 1 873 765 zł. Wykonanie 1 755 107 zł. 93 groszy. To jest 93,67%. Udział w wydatku majątkowym do wydatku z ogółem po stronie wykonania wynosi 8,23%. W żadnej podziałce klasyfikacji budżetowej nie nastąpiło przekroczenie planu wydatku. Zakupu towarów i usług dokonywano w trybie przetargu nieograniczonego na ogólną kwotę 1 432 785 zł. W tym na dochody budowlane 521 827 zł. Dostawy 183 024 zł. Usługi 528 000. Zamówienia, które wartość nie przekracza 30 000 euro, to jest 139 534 zł. Komisja stwierdza, że realizowane wydatki są wyrazem oczekiwań społecznych. Wszystkie zaplanowane zadania, zwłaszcza majątkowe, były realizowane w miarę wydatkowych środków. Przychody budżetu. Uzasadnienie.
dniu 22 czerwca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kubiercach wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielno w sprawie udzielenia absolutorium prawnika Gminy Mielno za okres roku budżetowego 2019. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielno w dniu 19 czerwca 2020 roku po analizie sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sformułowała w dniu 19 czerwca 2020 roku wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Mielno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania. W uzasadnieniu do wniosku Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do wykonania planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, w tym majątkowych. Oceniła stan zaległości podatkowych, wskazała na wynik wykonania budżetu, oceniła stan zadłużenia i zobowiązań. Zawarte we wniosku Komisji Rewizyjnej ustalenia nie wskazują nieprawidłowości w zakresie wykonania budżetu przez wójta gminy Mielno w 2019 roku. Wniosek podpisało trzech członków Komisji Rewizyjnej. Z treści protokołu z głosowania komisji z dnia 19 czerwca 2020 roku wynika, że za wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mielno głosowało trzech radnych, w tym przewodniczący komisji, i wniosek przyjęto jednogłośnie. Skład orzekający, biorąc powyższe pod uwagę, uznał, że spełnione zostały wymogi przepisów artykułu ustawy o samorządzie gminnym, to jest Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mielno. Wniosek Komisji Rewizyjnej został skierowany do Izby w celu zaopiniowania. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 12. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielno za 2019 rok. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały wiceprzewodniczącego. Przystępujemy do punktu 13. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały wiceprzewodniczącego. Poza poznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielno za 2019 rok,
ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, z informacją o stanie mienia komunalnej opieki gminy, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Imiennej uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela Wojewódzkiej Gminy Imienną absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Imienną za 2019 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie. Dziękuję. Przedstawiono uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imienną absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Poddaję głosowanie. Kto z Państwa?